19. gala teatrów przedszkolnych Baje, Bajki, Bajeczki odbyła się dziś w Suwałkach. To dwudniowa impreza, którą co roku organizuje miejscowe przedszkole numer 1. W przeglądzie wzięło udział 9 placówek. Najmłodsi od wielu miesięcy przygotowali kostiumy, dekoracje i występy. Wszyscy są nagrodzeni, nie ma przegranych, mówi Iwona Cypielewska, nauczyciel w przedszkolu numer 1 w Suwałkach. Dzisiaj odbywa się drugi dzień gali, 19 już, teatrów przedszkolnych organizowanych przez przedszkole numer 1. Bardzo zdolna, poziom jest bardzo wysoki, z roku na rok przepiękniejsze dekoracje, piękne stroje, naprawdę stres jest duży na pewno, ale dają radę, naprawdę można ich podziwiać, wyrosną na pewno z nich wielcy aktorzy w przyszłości. Jest to przegląd, wszyscy dostają nagrody, wszyscy są nagrodzeni, bo nie wyobrażamy sobie, aby było inaczej, bo jak ocenić, prawda, dzieci, które się napracowały pewnie z pół roku, jak nie dłużej. Często pomagają też rodzice w przygotowaniu dekoracji, panie też bardzo się udzielają, prawda, żeby przygotować dzieci, przygotować całą scenografię.